Nadchodzący 2022 rok jest dla wielu z nas powodem do obaw. Dla jednych źródłem strachu jest pandemia, a inni odczuwają niepokój związany z wydarzeniami w polityce. Przekonajcie się, na co powinniśmy się przygotować. Jak możemy się wszyscy domyśleć, nowy rok nie rozpocznie się najlepiej dla polskiej gospodarki. Podwyżki opłat żadnego z nas nie ominą, co wzbudzi niezadowolenie większości Polaków, którzy na ulicach Warszawy rozpoczną protesty. Ta dość napięta sytuacja może spowodować zmiany na najwyższych szczeblach władzy. Chociaż rząd określi je mianem nowego otwarcia, to jednak w rzeczywistości niewiele się zmieni, a same przesunięcia posłużą tylko do tego, aby stworzyć wrażenie, że rządzący reagują na potrzeby Polaków. Wiele osób w najbliższym czasie odczuje na sobie skutki zmian klimatycznych, a także pandemii koronawirusa. Ludziom zacznie brakować pieniędzy i nie będą mogli liczyć na pomoc ze strony państwa. Obostrzenia związane z pandemią przestaną być tak dokuczliwe jak w poprzednich 2 latach. W dużej mierze dzięki szczepieniom sytuacja zacznie się poprawiać. W lutym cała uwaga społeczności skupi się jednak na arenie sportowej, gdzie mają rozpocząć się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Polscy reprezentanci pokażą się nam z jak najlepszej strony, ale nie odbędzie się bez skandalu i nie wyklucza się faktu, że udział w zawodach polskiej ekipy stanie pod wielkim znakiem zapytania. Poważne kłopoty mają mieć również sami organizatorzy tego spotkania. W drugiej połowie roku rosnąca inflacja odbije się na cenach paliw, a to z kolei pociągnie za sobą kolejne podwyżki cen. Czarne chmury zawisną także nad rynkiem nieruchomości. Poczucie niepewności i wzrost cen kredytów hipotecznych sprawią, że Polacy coraz mniej będą kupować mieszkania. Po raz pierwszy od dawna ceny lokali mieszkalnych staną w miejscu, a w niektórych regionach mogą zacząć spadać. Jednak nie będzie to kryzys porównywalny z tym, który dotknął rynek w latach 2007-2009, ale dochodowość tej branży znacznie się obniży. Zarówno problemy gospodarcze, jak i rosnące niezadowolenie społeczeństwa będą powodować napięcia na polskiej scenie politycznej. Konflikty między partiami przybiorą na sile, pojawi się wiele wzajemnych oskarżeń o próby sabotażu i działania na szkodę naszego kraju. Ta sytuacja pozwoli na wyłonienie się nowych układów lub być może nawet całkiem nowej partii politycznej. Ludzie będą zmęczeni ciągłymi przepychankami na najwyższych szczeblach władzy, zaczną skłaniać się ku nowym partiom, które będą proponowały świeże spojrzenie na polską politykę. Powstanie nowa koalicja, która zadziwi większość obywateli. Rząd, aby utrzymać swoje poparcie, będzie musiał znaleźć całkiem nowy pomysł na siebie. A ma wcale nie być łatwo. Jeden z bardzo poważnych polityków prawicowych zostanie oskarżony o poważne nadużycia oraz korupcję. Co prawda sprawa nie zostanie zakończona w 2022 roku, ale zebrane dowody nie pozostawią żadnych wątpliwości co do winy polityka. Światowe Dni Młodzieży 2022 roku zostaną zdominowane przez wydarzenie związane z Polakiem. Na całe szczęście w naszym kraju w 2022 roku nie będzie wojny. Co prawda Polska pozostanie w tych napiętych stosunkach z Rosją, ale nie doprowadzi to do żadnych działań militarnych. Nie oznacza to jednak, że czeka nas spokojny czas. Sąsiedzi naszego kraju będą mieli poważne problemy. Politycy rządzący naszym krajem powinni uważać, z kim nawiązują sojusze, ponieważ istnieją na świecie siły, które nie są przychylne naszym interesom, ale udają przyjaźń, żeby zdobyć większe wpływy w regionie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ten rok zakończy się katastrofą, z której następstwami trzeba będzie sobie radzić przez kilka kolejnych lat. Manipulacje giełdowe związane z walutą zemszczą się na tych, którzy je organizują. Spekulanci stracą na tym, na czym spodziewali się zarobić najwięcej.
Jesień ma być bardzo gorąca dla fanów piłki nożnej, a to za sprawą Mistrzostw Świata w Katarze. Na mistrzostwach czeka nas wiele niespodzianek, kilka zaskakujących awansów oraz ogromna porażka typowanej drużyny na mistrza turnieju. Szczęście ma się natomiast uśmiechnąć do polskiej drużyny, jeśli tylko piłkarze wykorzystają nadarzające się okazje, mogą zajść naprawdę wysoko. Media głównego nurtu ograniczą szerzenie propagandy i fake newsów. Co prawda nadal rzeczywistość będzie naginana, ale już nie tak bardzo jak w latach ubiegłych. Oprócz tego w 2022 roku znów powróci temat zamykania granic. Jednak tym razem jej przyczyną mają być konflikty na wschodzie, a nie pandemia koronawirusa. Nie oznacza to wcale, że w najbliższym roku ostatecznie wygramy z pandemią, ale coraz częściej będzie się mówić, że wirus jest już w odwrocie i już wkrótce uda się nam z nim zwyciężyć.